Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, ponieważ na żadnej innej postaci nie ma totalnie nic do roboty, dlatego też się w ogóle nie pojawiały ostatnie odcinki, nie pojawiają na kanale, no bo tak jak mówię, no totalnie nie mamy co robić, nie ma w ogóle co klikać ani nic takiego, jedyna nadzieja to jest ten mag, na którym na ostatnim weekendzie epickim zmieniliśmy itemki, tutaj pozmienialiśmy trochę itemków naszym pachołkom, też bronie przede wszystkim, także myślę, że dzisiaj faktycznie w tych lochach coś podziałamy, myślę, że jakiś fajny level jesteśmy w stanie wbić. No ale tak jak mówię, no czekam ze zniecierpliwieniem na jakieś ogłoszenia o urodzinach, na jakiś ten legendarny loch, może na to W50 w końcu, jak tam będziemy grać, czy coś, żeby w ogóle coś wokół tej gry zaczęło się dziać, no bo obecnie jest straszna stypa, co za tym idzie, odcinków jest mało na kanale. No ale co, tak jak mówię, przebraliśmy się na tym magu i myślę, że dzisiaj faktycznie dużo zrobimy. Nie mam za dużo miejsca, ale myślę, że i tak może nawet tornado pociśniemy, zobaczymy jak tam wyjdzie, najwyżej będę itemki sprzedała po normalnych cenach. No to jest dopiero wczesny etap tego tornada, więc jeszcze nie ma tutaj aż takiej straty, powiedzmy. No ale co się zadziało na tym magu, może na wstępie wam powiem. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz, no jak widzicie karta PlayStation Network za stówkę. O wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz, no i jak widzicie są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności, no i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają, i oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj, no i jak widzicie 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. Zanim tutaj przejdziemy do lożków, a w ogóle zanim przejdziemy całkiem do odcinka, to zapraszam was na Twitcha, na którego wróciłem, na którym już sobie regularnie streamujemy od soboty. Był streamek w sobotę, był streamek w niedzielę, dzisiaj nie ma streamka, no bo dzisiaj o 18 grają Polacy, więc stwierdziłem, że nie ma sensu w ogóle odpalać, sam sobie nawet obejrzę, ale za to macie odcinek o 16, no ale jutro o 18 planuję znowu streamka odpalić we wtorek, więc jakby zapraszam was serdecznie, wracamy z tymi streamkami, chcę do tego wrócić, chcę to od nowa napędzić, jakby są nowe graficzki, jak widzicie mam nową grafikę tutaj na ramkę kamerki, to między innymi się łączy właśnie z nowymi grafikami. Tutaj wam mogę przełączyć, mam nadzieję, że się nic nie zepsuje. Na przykład taką mamy teraz graficzkę, jak widzicie tutaj po prawej stronie jest czat, jest kamerka większa i tak dalej, także no dużo się dzieje, teraz już wrócimy na dobrą scenę. Pewnie wam się tam muzyczka w tle coś zresetowała delikatnie, ale to nic. Także no zapraszam serdecznie na Twitcha, wróciliśmy, możecie zostawić followka, linki są oczywiście w przypiętym komentarzu i opisie i czekać na streamki. Jest tam taki widżecik na Twitchu, gdzie jest odliczanie do kolejnego streamka, więc na bieżąco będziecie wiedzieć, kiedy właśnie sobie odpalimy tego streama. I tyle, zapraszam oczywiście do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem jeszcze i na Discorda dla widzów, na którym również informuję o streamkach. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia parafialne, najbardziej mi zależy na tym Twitchu, bo właśnie chcę do tego wrócić, chcę to na nowo rozruszać, no ale lecimy. Co tu się pozmieniało? No jeżeli chodzi o runki, to tak naprawdę najwięcej, już dzisiaj po skipie mamy jeden ponad 3 decilion, możemy bodajże 25% w broni znaleźć maksymalną, ja mam 24, więc nie jest źle, miałem 22, ale wczoraj zawki mi poleciała jeszcze broń, dokładnie ta, która dała mi właśnie 24%, także sobie zamieniłem, więc git. To możemy wrzucić do toalety, mamy jakąś broń dla wojownika, no ale daje mi plus 1, no tak jak mówię, ja tutaj wymieniałem te bronie, więc sobie ją po prostu rozmontujemy, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca. No i co tutaj więcej? Wiedźma, właśnie, wiedźma dała nam zwój na darmowe piwko na tym serwerze, także to już jest na pewno na plus. W ogóle tu działają dźwięki z gry, działają, dobra, wszystko jest git. Wiedźma nam dała darmowe zwój na darmowe piwko, także to jest git, mam tutaj zaczarowane na swoim eku dawki, no i dzisiaj znowu będzie kolejny czar, tak jak mówiłem, jak już te pierwsze dwa czary się pojawią, w zasadzie pierwsze trzy, no to potem to już idzie bardzo, bardzo szybciutko, jeżeli chodzi o tą wiedźmę, także po prostu już mamy tutaj czar na darmowe piwko i liczę, że dzisiaj może będzie czar na broń, na pewno by nam to pomogło w tej strefie mroku
dlatego żebyśmy wszystkie tutaj bronie zaczarowali u naszych pachołków, no ale nie wiem, no nie będę czekał z nagrywaniem tego odcinka do 22, nie ma sensu, więc po prostu sobie nagrywamy teraz, najwyżej jakieś tam uzupełnienie za kilka dni powiedzmy wleci. Dobra, czyli tak jak mówię, dzisiaj o 22 jest ten, tutaj pupilki póki co wyglądają tak, w mroku sobie złapaliśmy wczoraj do Ninjona, tutaj mamy nakarmione, tu mamy nakarmione, ogień mamy 50, no i wodę mamy szlawęża 26. Także no tutaj za wiele się nie dzieje, teraz już karmimy te można powiedzieć przedostatnie pety, przed już tymi 20. No i okej, tu mamy w ogóle kogoś dość słabego jeżeli chodzi o poziom jedzonek, więc chyba bez problemu dokładnie go tutaj zabijemy. No lożki wyglądają w tym momencie tak, tu w ogóle mam dla was zapisane kilka lochów, które zrobiliśmy właśnie w sobotę na streamie. Między innymi tyrankę Tacy, pudla miniaturę, tu fajną arenkę mam dla was zapisaną, no i tu jakiś portal do piekieł. Ale to myślę, że pokażę wam standardowo na koniec streama razem z innymi lochami, które zrobimy podczas właśnie tego, na koniec streama powiedziałem, już mi się myli, na koniec odcinka oczywiście, jak sobie już tutaj zakończymy wszelkie klikanie. Dobra, czyli tak, tu możemy zapisać walkę, tutaj jest git, wiedziałem, że ten portal zrobimy, także też jestem zadowolony, bo zawsze to wiadomo, z lożkami pomoże. Twierdza, właśnie, z twierdzą jest ciekawy motyw, dlatego że kwatery mi się skończą robić na 12 za dokładnie, no ponad godzinkę i odpalimy twierdzę 15. Chcę tą twierdzę 15 zrobić jak najszybciej, bo najprawdopodobniej na urodziny będzie właśnie weekend twierdzy i tak dalej, wiadomo, pewnie będą wszystkie eventy w miarę połączone, więc na pewno będzie też ten event twierdzy, także już tutaj na urodziny planuję salkę 15 sobie wbić. Teraz mamy 12, no ale to dlatego, że raszowałem tą twierdzę, w sensie chciałem raszować jak najszybciej na 15, żeby właśnie pomóc gildii. Dobra, no podziemia wyglądają w tym momencie tak, powiem wam, że możecie napisać w komentarzu, nie wiem jak to u was wygląda, ale no na starszych serwerach może tak tego nie odczuwa się, chociaż i tak, żeby zbudować tą kopalnię złota na kolejny poziom, to naprawdę trzeba czekać bardzo, bardzo dużo, długo, ale teraz są te eventy dusz tak strasznie rzadko, że na takim nowym serwerze jak właśnie W48, no to podziemie tak ślamazarnie idzie. Ja tutaj dopiero serce na 12 sobie buduję, strasznie dużo mają przewagę osoby, które poskipowały coś, gdy właśnie były te eventy dusz, dlatego że no teraz są na pewno do przodu, no bo strasznie topornie to idzie, ślamazarnie, nie? Dopiero za dwa dni, za 2,5 dnia w prawie mamy to serce na poziom 12 dopiero. Także no lipa, nie? Lipa jeżeli o to chodzi. No ale co, no czekamy na te eventy dusz. Ja bym to na, tak szczerze, tu możemy przejść dalej, gildyjka, tak to wygląda. Ja tak szczerze bym sobie zrobił tak, żeby po prostu te eventy dusz były połączone tak jak kiedyś z eventem twierdzy i żeby to się po prostu pojawiało częściej, no bo w tym momencie od czasu trwania nowych eventów, event twierdzy mieliśmy chyba ze 3 razy, a event dusz mieliśmy chyba, nie wiem, z 2 razy, także no jest totalna tragedia. Dobra, gildia wygląda tak, ostatnio nam sporo osób odeszło, sporo Polaków poszło do polskiej gildii, więc troszeczkę tutaj straciliśmy, można powiedzieć, na tym. Dzisiaj wygraliśmy obronę z bluzakami, co ciekawe. Tutaj mamy też Wolfs Rudel, więc w sumie te 3 gildie takie dość mocne, jeżeli chodzi o średni poziom, no ale my póki co tutaj jakoś trzymamy to top 1, ale może się okazać, że niedługo je stracimy, ale to nie jest to, jakby wiadomo, że nie jest to jakieś tam bardzo istotne. Twierdzę też nie bardzo. W pupilach w tym momencie wyglądamy tak. Widzę, że mamy 66 pupili, tu najwięcej ma 68 i tu w ogóle tylko 3 osoby mają 68, reszta ma nawet mniej, także wyglądamy chyba nawet nieźle, a jeżeli chodzi o te podziemia, o których ja wspomniałem, no to tutaj widzimy, że 13 serce jest, drugie 13 tutaj mamy i chyba tyle, i chyba reszta to są 12, jakieś 11, 10, no to my będziemy mieć 12, no to nie ma tragedii, ale mówię, te osoby, które poskipowały dużo na evencie dusz, właśnie są teraz dzięki temu do przodu. Dobra, czyli co, chyba lecimy od razu do lochów, ja na wstępie się skupię oczywiście na piekle, dlatego że piekło da nam najwięcej levela, no i myślę, że i tak damy jakoś tam radę coś pocisnąć w tym piekle. Zamknąć chyba nam się nie uda, zamknąć to raczej będzie dość ciężkie do zrobienia w tym momencie, ale może tutaj z dwóch przeciwników, dokładnie, tego dość szybko pokonaliśmy. Mamy jakąś czapeczkę dla zwiadowcy, zobaczmy ile ona nam daje, plus 88, no właśnie to jest git, że przy okazji tu musimy runki zamienić, przy okazji też poprzebieramy standardowo. Mamy też, widziałem, sporą szansę na wieżę, trochę tych wież poklikałem tak samo na tym streamku sobotnim, mamy póki co 94, także już powolutku się zbliżamy do zamknięcia i powinniśmy się zbliżać do zamknięcia, już tu mamy 311 poziom, jakby nie było, także tak to po prostu wygląda, że tą wieżę już powoli powinniśmy zamykać, ale dobra, na razie jest git, zamieniliśmy mu ten hełm, runki są git, dobra, lecimy dalej. Mamy zlepiek potępionych dusz, to jest mag, czyli on chyba powinien szybko paść, tam widzimy jakieś bliskie próby, było 600 000, no i dokładnie, i mamy 312 poziom, dość szybko to padło. Mogę ja wam te lochy w sumie zapisywać, bo ta strefa mroku jest dość ciekawa, tak mi się przynajmniej wydaje, i mamy jakąś broń na 300 dla wojownika, plus 67, zobaczcie, plus 6, no to jak najbardziej mu zamienimy, runkę ma 1% słabszą, w sensie 1% lepszą,
Ale nawet nie będę mu chyba zamieniał. Chyba to po prostu olejemy, 300 mu dojdzie tam po 67, także to jest jak najbardziej na plus. W ogóle mam dalej remont, więc jakbyście tam słyszeli jakieś stukanie czy coś w tle, mam nadzieję, że tego nie ma, ale oczywiście jeżeli by było, to przepraszam za to. No i lecimy dalej, mamy biczownika, okej, okay, biczownik to jest wojownik, no i zobaczmy jak tutaj z nim pójdzie. No chciałbym to piekło już całe zamknąć, miałem taką nadzieję na to, ale chyba to będzie za trudne jeszcze dla nas, chyba nie jesteśmy. No zobaczcie, no ci, te nasze pachołki mają strasznie tutaj duży rozrzut item. Niektóre mają aktualne, niektóre jak sami widzicie dają im po 90 statystyk. Także no tutaj jakby wszyscy mieli aktualne, to to piekło myślę, żeby bez problemu zostało zamknięte. No ale i tak poklikamy, bo to jednak jest póki co na ten moment największe źródło expa w naszym przypadku. Nie patrzyłem jakie tam mamy procenty na lochy. Widziałem, że na piekło mieliśmy sporo, widziałem, że na wieżę mamy sporo w tym momencie. Jakieś tam chyba szkołę magii czy coś takiego też mieliśmy w miarę dużo. No ale to wiadomo, szkoła magii i tego typu rzeczy nie dają nam tam wcale jakichś bardzo dużych ilości expa, nie? Broń też już nie mamy na pierwszej młodości, wymienialiśmy ją sobie chyba w piątek, ja wiadomo od piątku wbiłem tych leveli trochę, bo jednak tak jak mówię na streamie trochę klikałem i tak dalej, więc jednak troszkę sobie wbiliśmy tych średnich w broni, myślę, że możemy znaleźć lepszą, ale póki co nie wymieniam. Teraz już chyba zostaje na tej, już chyba się wstrzymujemy do tego legendarnego lochu, no bo myślę, że gdzieś na przestrzeni tygodnia, dwóch już będziemy wiedzieć, kiedy ten legendarny loch będzie, może już nawet go odpalą właśnie na tej przestrzeni tygodnia, dwóch, także już tam sobie wtedy broń zmienimy i tam będziemy działać, tutaj na tym naszym magu, no ale okej, lecimy dalej, no zobaczmy, no ten biczownik, było parę prób bliskich, była takie, o, tam 290 tysięcy, no pech, to już jest akurat duży pech, że taka próba nie padła. Ale dobra, powiedzmy poklikamy na niego jeszcze ze 100 grzybków, zobaczymy jak to pójdzie, 4 miliony i może do niego jeszcze później wrócimy, ale wiadomo, jeszcze mamy wieżę, jeszcze mamy jakieś inne rzeczy, z tym, że no ja powtarzam, że jednak to piekło to jest taka rzecz, która nam daje w tym momencie no prawie cały level, no może prawie cały level to przesadziłem, ale ponad pół na pewno, więc no lepiej to po prostu klikać, bo to nam da najwięcej, no ale też idzie najciężej, nie, z tym piekłem wcale to nie jest takie proste. No ale okej, zobaczymy, no ten biczownik, no chciałbym tutaj wbić tak, nie wiem, z 315 poziom 316 by było git, ale chyba to nie będzie wcale takie proste w tym momencie, to musiałoby to piekło zdecydowanie jakoś tam lepiej nam pójść, no ale okej, zobaczmy jak to wyjdzie, jeszcze 25 grzybków na niego wydamy, no może jakaś fartowna próba będzie, nie wiem czy siódmy to nie jest mag przypadkiem, dobra, udało się git i mamy jakąś broń, broń nam wypadła 24% runka, okej, to jest niezła runa, my tutaj mamy 22, to może by temu magusiowi, wiecie, może mu zamienimy na 24, niech on bije troszkę więcej, chociaż kurde, ale zepsułem, to on ma tutaj plus 138 i plus 18, jak to wygląda względem nas, my tu mamy plus 27, zobaczcie i fajny rozrzut, to w sumie nie zepsułem, tak mi się wydaje, poczekajcie, czemu się nie zamienia tutaj, no chyba jakiś lag wystąpił. Halo, dobra, teraz się zamieniło, ok, jest git i zobaczmy jak to tu, tu jest minus 9, no ale on za to dostaje 128 tych głównych cech, dobra, poczekajcie, teraz sobie znowu zamienimy runę, weźmiemy sobie, odzyskamy, chociaż czy ja chcę, no nie, no musimy odzyskać klejnot, więc i tak stracimy tą broń, dobra, to nie wyszło tak źle, oprócz zamiany runy, ale i tak byśmy zamienili, to dobra, to w sumie wyszło git, nieważne, mamy nową broń, także to jest jak najbardziej na plus, już nie musimy zmieniać przynajmniej na razie. Tylko pamiętamy, że ona nam nie odda surowcy, więc to jest właśnie problem, bo to jest broń jednak ze strefy mroku, także ją tylko ulepszymy sobie razy dwa, bo tak jak mówię, ona nam tutaj nie zwróci surowcy. Pamiętajcie, że jak macie broń z takim napisem tutaj, że nie z takim napisem, ten przedmiot był już w toalecie, jeżeli jest to broń, to ona wam nie zwróci surowcy, jeżeli ulepszacie, więc takiej broni się po prostu nie ulepsza, ewentualnie tak jak ja, razy dwa, żeby tam za wiele nie stracić, no nie? Jak wrzucicie jakąś broń i ona będzie po prostu do kibla, to tak samo się to wydarzy, jak wam dropnie ze strefy mroku, to również się to wydarzy. Dobra, jest git, wbiliśmy tak jak mówię, no prawie cały level nam dał ten biczownik, także to jest ok. I teraz mamy piekielnego ogara. Piekielny ogar to jest zwiadowca, no i zobaczcie, no i padł też bardzo szybko. Ej, to my jesteśmy na dobrej drodze, żeby to piekło zamknąć tak szczerze. Tu mamy jakąś broń na wszystkie cechy, więc ją sobie póki co olejemy i lecimy dalej. Teraz mamy wódz Minecraft, ok, to jest kolejny mag, przepraszam, to jest kolejny wojownik. Liczyłem tutaj na maga szczerze, że ten siódmy to był mag, ale chyba już magów nie ma, chyba magowie byli jakoś na początku tego piekła, a teraz chyba do końca będą zwiadowcy slash wojownicy, ostatni to jest bodajże wojownik, jeżeli się nie mylę, a chyba dziewiąty to jest zwiadowca, ale to nie pamiętam, ja jestem strasznie słaby, jeżeli chodzi o zapamiętywanie tych klas postaci w tych lochach, mimo że już bardzo dużo razy je robiłem.
to i tak jakoś zazwyczaj nie zapamiętuję, więc no po prostu tak to wygląda. Dobra, no zobaczmy tego wodza Minecraft. Do 500 grzybów, jeżeli on nie padnie w tych, w tych 100 grzybach, które nam zostały, to po prostu sobie polecimy do jakichś innych lochów, no bo nie chcemy się tutaj głównie skupiać na tym piekle, mimo że daje nam najwięcej, wiadomo jak to działa, ale nie chcemy się tutaj tylko i wyłącznie na tym skupiać, tylko sobie też polecimy do innych rzeczy. No ale mówię, no to jest wojownik, no tu jakby Kunegunda coś podziałała, to by się udało. Zresztą tak samo jak z tym biczownikiem, ten biczownik też wygląda jakby miał nie paść, a tu się nagle udało. Zwiadowca nam padł bardzo szybko, po dosłownie kilku grzybach, no i teraz z tym wodzem znowu jest niestety problem, ale to piekło pamiętam, ja już to kiedyś mówiłem, ale na berserku, nie na tym, którego wy znacie, tylko bodajże na S36, jak grałem berserkiem, to ja na tego, na to piekło wydałem chyba z 2500 grzybów na samo klikanie piekła, żeby po prostu od 1 do 10 zrobić to piekło, nie? Wiadomo, że byliśmy berserkiem, więc to jeszcze było łatwiejsze, chociaż wtedy nie było run, to można tak dyskutować, ale... No to piekło jest ciężkie, ale jeszcze w miarę szybko da się je przeraszować. No a potem na 13 piętrze, no to już chcąc nie chcąc stoimy. Dobra, jesteśmy teraz, możemy wejść sobie do tego, bo tak jak mówię, do tornada, bo tak jak mówię, to nam bardzo szybko będzie padać. No tu niestety musimy sprzedawać te itemy, no mamy mało miejsca, no tracimy trochę golda, ale to nic. No z tym miejscem, tak jak mówię, jest problem. No zobaczcie, tutaj to pada praktycznie na raz. Niestety wiedźma póki co nic od nas nie chce, z tego co nam wylatuje, ale to nic. Lecimy sobie dalej, zobaczmy jak to, no strasznie łatwo, no ja tego tornada już bardzo dawno nie robiłem, bo zawsze rzydziłem to miejsce, no ale w tym momencie wolę jednak trzymać epiki do tego tornada, aniżeli tutaj właśnie... tu 23% runka, aniżeli tutaj właśnie zbierać sobie itemki dla golda, no bo one jeszcze nie dają tam powiedzmy 7, 8, 9 milionów 10, więc na razie nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej, tu jakaś broń nam wyleciała, też tam widziałem, zaraz bijemy 314 level, więc git, zawsze to jakiś tam poziom do przodu, przy okazji też nasze pachołki się wzmocnią dzięki temu. Tu mamy Chompika, którego, no to jest wojownik, no to już nie idzie tak łatwo, ale chyba też go powinniśmy pokonać i dzięki niemu bodajże wbijemy level, tak mi się coś wydaje przynajmniej. Zobaczmy co to w ogóle za broń nam poleciała. Plus 5, 24 za 10 baniek. Okej, no to dobra, to tą broń już raczej odłożymy, żeby tutaj nam wleciała do wiedźmy, jeżeli właśnie wiedźma będzie chciała bronię. No ale okej, lecimy. Czy my jesteśmy w stanie tego chompa pokonać? Czy niestety nie? Do 400 grzybów, bo ja tutaj chcę wszystkiego powiedzmy zaczerpnąć. Ze wszystkiego chcę troszeczkę tam sobie poklikać. No ale dobra, no zobaczcie, ostatni grzyb nam się udało. Teraz mamy zwiadowcę, to nam się chyba uda. Dokładnie. I co my tu teraz mamy? Mamy klatę, którą możemy oddać do kociołka, więc to jest git. No i mamy jakiś paseczek i lecimy dalej. Teraz mamy wiedźmę, która znowu jest wojownikiem, więc chyba się to nie uda. Możemy troszeczkę golda wrzucić tutaj w statystyki. Mamy już 2800 inteligencji. Nie mamy tych statystyk jakichś super, ale też nie mamy złych, więc myślę, że nie ma stresu. No i okej, to tornado sobie na razie odpuścimy i co my tutaj mamy ciekawego? Tego na pewno nie zrobimy, górołaza nie zrobimy, bo dopiero zrobiliśmy pudla miniaturę. Wydaje mi się, że chyba tego bazyliszka jesteśmy w stanie zrobić, tak coś myślę, bo z tego co kojarzę na niego jakieś tam procenty były, chociaż kurde, on ma niecały 300 level, to czy my chcemy w ogóle klikać? No dobra, udało się, ja tu w ogóle zapominam zapisywać dla was. Bazyliszka to jest to, strefa mroku, aha, tu już są same strefy mroku. Biczownik to powinien zapisać i piekielnego ogara powinien zapisać. Dobra, trochę tych lochów się uzbierało do pokazania, ale to tak sobie przeskipujemy. Teraz mamy jakiegoś demoralizatora. To jest zwiadowca, on chyba też nam padnie w miarę szybko, dokładnie, więc to jest git, tu już tak z pamięci lecę, więc jakby też, tak jak mówię, nie chcę tam jakoś bardzo klikać tych lochów, bo jeszcze sobie chcemy wejść do wieży. Strażnik złotego jaja chyba już nie padnie, najwyżej zostawimy na kolejnego, no to daje takie śmieszne na kolejny odcinek, to daje takie śmieszne ilości expa, że w tym momencie nie ma co tego klikać. Mamy bossa orków 273 poziom, który chyba, to jest wojownik, ale on też chyba powinien nam paść, dokładnie, udało się, zawsze to tam troszeczkę expa do przodu. No i teraz mamy bez oga. Dobra, to na razie się wstrzymujemy. Coś tam poszło w tej strefie światła. Teraz sobie możemy tak szczerze na tutaj Jasia straszybo wydać troszeczkę grzybów. Zobaczymy jak z tą wieżą nam pójdzie. Może nam coś tam poleci, jakiś itemek fajny do naszych pachołków. I jeżeli nie, no to jeszcze dobra, dokładnie, udało się. Jeżeli nie, no to jeszcze sobie wrócimy tutaj do... Tu już w ogóle premia do złota 20%, ale to nie jest jakiś super item, możemy go rozmontować. Jeżeli nie, to sobie wrócimy do tego piekła, zobaczymy jak tam pójdzie z tym piekłem. No i będziemy po prostu ten odcineczek kończyć. I tak myślę, że wyszło spoko, prawie 20 minut, jakiś progresik jest. Zobaczcie, że z tą wieżą też nam fajnie idzie, już mamy 96. Tu jakiś pasek plus 9, no to nie będziemy tego brać. Tutaj lecimy dalej, mamy teraz wymarzone, co tu pisze? Wymarzona para, ok. 96 wieża, także no już powolutku się zbliżamy do zamknięcia, na pewno myślę, że w okolicach legendarnego lochu już będziemy tą wieżę mieli zamkniętą, jak nie wcześniej, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, może jeszcze przed legendarnym lochem coś nagram z tego maga, zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie.
z nim. No 315 levela niestety nie wbiliśmy, mimo że chciałem, ale jeszcze nie jest nic stracone. Jeszcze mamy tam tego wojownika w tym piekle, który może i padnie. No tu było dwie strasznie bliskie próby. Wież nie będę wam zapisywał, bo to chyba nie jest tam nic ciekawego. Ostatnią wieżę zapiszemy, jak już ją skończymy całkiem, wtedy zobaczymy, jak to pójdzie. Ale wiadomo, każda wieża to jest plus 1% do golda zawki, więc lepiej, jak możemy coś tam przeklikać, no to sobie ją właśnie przeklikać. Dobra, jeszcze 6 grzybków na niego, nie będziemy się tu jakoś bardzo fokusować, ale jeżeli chodzi o tą wieżę, dokładnie, dobra, zrobione, dwie pokonane, więc 2% tam wlecą jakieś. No i okej, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? No i chyba lecimy do tego piekła, tak mi się wydaje. Na pewno jeszcze tornado byśmy mogli zrobić, ale tego tornado, no tak jak mówię, nie ma sensu klikać, bo już lepiej to piekło. No to piekło nam więcej da. Jak już zamkniemy to piekło, no to tutaj z 13 piętrem będą problemy i tak dalej, więc wtedy będzie można się skupić bardziej na tornadzie. No ale obecnie jak mamy piekło, no to chyba lecimy z piekłem. Dobra, mamy tutaj już 2800 tej inteligencji, tu mamy 2500. Dobra, to może teraz HP troszeczkę pójdziemy, ale to i tak za dużo golda nie mam. I lecimy do tego wodza Minecamp. Zobaczymy, jak tu z nim pójdzie. 11 milionów, no było parę bliskich prób z nim, jak wcześniej klikaliśmy. Teraz wbiliśmy tam jakiś level, coś tam porobiliśmy. Trochę więcej statystyk nam wpadło, też naszym pachołkom level, wiadomo, się podniósł. W ogóle to jest też strasznie duży boost, jak była ta zmiana, dzięki której pachołki levelują razem z nami i nie musimy już pakować w to golda, no bo jednak no strasznie dużo dzięki temu zaoszczędzamy, no i strasznie dużo możemy dzięki temu włożyć więcej w statystyki, wiadomo, jak to wygląda. No ale okej, zobaczmy, no ten wódz Minecraft no nie chce paść, powiedzmy, że go tu poklikamy, a nawet do powiedzmy 50 grzybów już na nim tutaj zakończymy odcinek. Jak padnie, to spoko, jeżeli nie, to nie. No liczyłem po cichu, jak tak szybko padł ten zwiadowca siódmy, to liczyłem po cichu, że może jednak nam się uda właśnie to piekło zamknąć, no ale jak widzimy tutaj, chyba jeszcze jesteśmy za słabi. To jest kwestia gemików, to jest kwestia niektórych przestarzałych itemków na pachołkach. Jeżeli byśmy mieli wszystko bardziej aktualne, no to wiadomo, żeby to już mogło być zamknięte. No ale mimo wszystko i tak nie ma tragedii. No ale ten 315 level, kurde, jak chciałem wbić, to ja tak szczerze liczyłem, że chociaż tego dokładnie. Dobra, udało się, no i mamy to. 315 level, czyli to, co chciałem, zostało zrobione. Mamy jakąś w ogóle klatę, ale to na 300 nie będziemy na razie mu podmieniać. Myślę, że nie ma to kompletnie sensu. No i teraz mamy kogo? Wojownika, dobra, to my mamy trzech wojowników z rzędu, mamy ósmy wojownik, dziewiąty wojownik i dziesiąty taki diabełek, to również jest wojownik, więc no ciężko z tymi wojownikami. Jak widzicie tutaj na zwiadowców i na magów nie wydajemy tyle grzybów, no ale niestety na wojowników troszkę trzeba wydać. On nam już chyba tu nie wbije levela, nawet jakbyśmy go pokonali, więc dalej tak, no już wydamy, tak jak mówiłem, do tych 50 grzybów, zobaczymy, może by się udało i wtedy byśmy tylko bossa mieli na następny odcinek, ale raczej nie będzie to jeszcze takie proste. Ale 315 level wbity, zaczynaliśmy chyba z 310, coś koło tego, więc i tak jestem zadowolony. No i okej, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o progresik. Myślę, że nie ma tragedii, jak na takie szybkie przebieranko, które zrobiliśmy właśnie w weekend. Tu jeszcze mamy jakiś tutaj właśnie loszek do obejrzenia. Tu mamy te wieże, to nie będziemy oglądać. No i dobra, lecimy. Przede wszystkim mamy portal do piekieł 10 czerwca pokonany. Jakaś tu końcówka została, więc się udało go pokonać. Mamy fajną walkę. Baja Jajo, top 1 level tego serwera, Berserk. Na tamten moment również był top 1. To było 12 czerwca, czyli kilka dni temu tak naprawdę. No i zobaczmy, pokaż walkę. My mieliśmy wtedy 308, on miał właśnie 328, więc miał taki sam... O, to on tyle dni nie wbił levela? Jak to wyglądało? To w sumie dziwne, no ale nieważne, no 20 leveli różnicy, no ale właśnie to jest fajne w tym magu, no dwa krytyki dość fajne, jeden za 20 milionów, drugi tam chyba był za 11, prawie 12, no i zobaczcie, na dwa hity go poskładaliśmy, mimo że w statystykach no tutaj jest przepaść na ten moment. Także to jest właśnie fajne w tym magu i dlatego te walki mi się podobają, z tymi berserkerami głównie. Tu mamy pudla miniaturę, tak jak mówię, to pokonaliśmy na streamku, trochę poklikaliśmy, bo miałem na kalkulatorze na niego ponad 11% szans, więc wiedziałem, że to jest kwestia dosłownie kilku grzybków, żeby on padł. Także tutaj tego pudla sobie na live rozwaliliśmy, 21,5 miliona na koniec. Mamy jakiś paseczek, daje nam plus 15, ale nie będziemy go wymieniać, w sensie ja go mam chyba w ekwipunku do tej pory. A, teraz to już w ogóle mamy gorszy pasek chyba z tego, co widzę, bo to jest ten, tak? 349, zobaczmy sobie. A nie, ten jest 400, dobra, to my mamy, to my już go chyba gdzieś, chyba do kibla wrzuciliśmy. Mniejsza z tym, dobra, ten pudel miniatura pokonany, no i tyranka Tacy, na nią też miałem sporo procent szans, więc też również została pokonana. Tutaj 3 krytyki, minus prawie milion, dostaliśmy jakąś broń, no ale jak widzicie, rozrzut nie jest zbyt dobry, więc ją zignorowałem. Ona jest chyba w ekwipunku do tej pory, no ale tyranka Tacy również pokonana. Mamy jakiś portal do piekieł, to już dzisiaj w ogóle zrobione.
Też plus 1% do punktów życia, więc to jest jak najbardziej git. No i dobra, męczy dusza, jak to tutaj padło? Barbar nie zadał za wiele, Maguś tak samo. Aha, Kunegunda ją zrobiła prawie całą, my musieliśmy tylko dobić 1 milion HP. No właśnie o tym mówię, no jeżeli chodzi o takie walki, no to jest akurat zwiadowca, to raczej nie powinno być problemu, ale jeżeli chodzi o walki z wojownikami, no to właśnie ta Kunegunda musi najwięcej podziałać, no i tam jakieś nasze krytyki powinno to bać. Dobra, Barbar na Magusia nie zrobił za wiele, tu Maguś na Magusia, no fajny ten jeden krytyk, coś tam zrobił. Tu zobaczmy Kunegundę, Kunegunda na hita zginęła, no i my 9 milionów krytyk, no i tutaj 10 prawie i pół i pokonany, więc no z tymi magami raczej problemu nie ma, tylko tutaj też nam muszą siąść krytyki z dużego rozrzutu. Dobra, lecimy dalej, biczownik, ja tu tak speedrunuję, bo wiecie, nie ma co się rozwodzić za bardzo. Barbar mu nie zadał za wiele, Maguś w sumie też, no Kunegunda trochę zrobiła, jak to Kunegunda, wiadomo, na wojowników jak najbardziej jest potrzebna, no i nasze 3 krytyki i padł, więc spoko, dostaliśmy tą rózgę, którą mamy do tej pory. Teraz mamy piekielnego ogara, który tak jak mówiłem padł po dosłownie tam chyba nie wiem 3 grzybach, zresztą kto oglądał ten wie. Kto nie wszedł tylko na podsumowanie. No i dobra, Barbar coś tam powiedzmy porobił, Maguś też 2 krytyki walnął, zobaczcie, 2 pierwszych pachołków mu zbiło pół HP, więc to jest git. Kunegunda za to za wiele nie zrobiła, no ale my tu go raczej dokończyliśmy bez problemu. 16 milionów, no i na koniec zwykły 7 milionów i udało się go pokonać. Dobra, no i teraz lochy ze strefy światła. Bazyliszka to jest zwiadowca, którego, no raczej z nim nie ma problemu, raczej on szybko pada. To nie jest jakiś tam ogromny blok, nieraz są takie bloki w Hemoridorze czy w czymś tego typu, że właśnie tak to wygląda. No tutaj jeżeli chodzi o tą bazyliszkę, no to dość szybko padła. No i od razu pamiętałem, że ten demoralizator również, z nim problemów nie powinno być. To jest także zwiadowca i również tam padł po kilku grzybach, zresztą tak jak widzieliście. No ale możemy zobaczyć, czy jakieś tutaj ciekawe hity z naszej strony padły. 24 miliony, 30 prawie 2 i jeszcze na koniec 18,5. Zobaczcie, jaki jest ten rozrzut. Możemy walnąć hita za 32 miliony, a po nim możemy walnąć kolejnego za 18, nie? Więc no ten rozrzut jest duży i tu właśnie to jest ta kwestia tego szczęścia. No i ten wódz Minecraft, dzięki któremu wbiliśmy 315 poziom. Zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś, no coś tam go podziubał powiedzmy. No i Kunegunda, Kunegunda zbiła sporo, można powiedzieć, że no połowę to, no chociaż może nawet połowę zbiła. No i my teraz fajne krytyki i również pokonany, minus 2 miliony. Także git to wygląda, git to się prezentuje i nawet fajnie z tym levelem stoimy. Jak tutaj jest w ogóle z magami? Tutaj DaVinci ma 300, prawie 17 level, Azuria ma 322, Darossi ma 314, tu widziałem, że Tariax poklikał, Supernova poklikał, no ale generalnie top 3, a nie, jeszcze jest Feed 316, no to top 4 Maguś pod względem levela, z tym, że tutaj z dwoma zawodnikami, no to jest tak powiedzmy close, no to git, nie ma tragedii, wydaje mi się, że jest git. A jeżeli chodzi o serwer, no to wygląda tak, że w tym momencie Bajajajo top 1 level, Snaptos top 2 level, co my tu jeszcze mamy, Jacek widzę, że też ma 327 i tutaj patrzę po levelach, jeszcze ktoś jest taki wyżej? Nie, chyba już nie, tu widzę chyba jeszcze 320 jakiś pika, no ale to są głównie berserki, nie? Tymi berserkami wiadomo jak to wygląda, no i tutaj Snaptos druidem, to Snaptos to już od początku serwera bardzo fajnie z tym levelem ciśnie. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak to pamiętajcie o kciuku w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem, kciuku w górę, chyba dobrze powiedziałem, za szybko chcę mówić, no i przede wszystkim o tych streamkach na Twitchu, na które wróciłem, w sobotę był streamek, w niedzielę był streamek, dzisiaj nie ma, ale we wtorek będzie, czyli jutro o 18, więc zapraszam serdecznie i chyba to wszystko, także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!